Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Robert Lewandowski zerwał umowę z Huawei. Cristiano Ronaldo olał derby Manchesteru i poleciał do Portugalii. Zagraniczne powołania Czesława Michniewicza. Co z polskim barażem? Rosja się odwołuje, Szwecja nie chce walkowera dla Polski. FIFA zdecydowała, umowy piłkarzy w Rosji i Ukrainie mogą zostać zawieszone. Przemysław Tytoń podpisał kontrakt z Ajaxem Amsterdam. Czy Inter odrobi straty? Czy Bayern upora się z Salzburgiem? Co czeka nas we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów? W tym wyjątkowym dniu chciałbym złożyć wszystkim kobietom na tym kanale najserdeczniejsze życzenia. Dużo miłości, samych zwycięstw ulubionej drużyny, czy dużej liczby strzelonych bramek. Jeżeli jesteście tutaj obecne, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, chętnie zobaczę ile was jest, no i może złożę też jakieś życzenia w komentarzu. Jeśli doceniasz moją pracę, no to łapa w górę, a jak jesteś nowy, subskrybuj kanał, no i lećmy z newsami. Miłego oglądania! Robert Lewandowski postanowił podjąć bardzo radykalny krok w postaci zerwania umowy z Huawei. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, według których chińska firma miała pomagać Rosji oraz reżimowi Władimira Putina w obronie jej cyberprzestrzeni. Takie informacje podał dziennik Daily Mail. Do tych rewelacji odniósł się sam Huawei, który wszystkiemu zaprzeczył. To jednak nie wystarczyło. Lewandowski zerwał współpracę z chińskim koncernem. Poinformował o tym za pośrednictwem WP Sportowe Fakty menedżer piłkarza Tomasz Zawiślak. Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana. WP Sportowe Fakty postanowiło pójść dalej i ustalić szczegóły. Lewandowski całkiem niedawno miał podpisać nową 3-letnią umowę z Huawei. W jej ramach miał zarabiać około 5 milionów euro. Tak więc finanse Polaka będą o dokładnie tyle uszczuplone. Jak jednak widać, są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Cristiano Ronaldo zszokował ostatnio wszystkich swoim zachowaniem. Jak pewnie dobrze pamiętacie, Manchester City zlał Manchester United w derbach 4-1. W meczu nie zagrał Portugalczyk, który od piątku zmaga się z kontuzją. The Athletic donosi, że tego samego dnia CR7 postanowił opuścić swoich kolegów i udać się do swojej ojczyzny. Miało to bardzo zaskoczyć zawodników United, którzy potrzebowali obecności swojego lidera w tak ważnym spotkaniu. Najwyraźniej Ronaldo miał to gdzieś. Nieobecnością Cristiano zaskoczony był również były piłkarz Czerwonych Diabłów, Roy Keane. Wydaje się, że w tej nieobecności jest coś więcej. Mówimy, że Ronaldo jest maszyną, rzadko ulega kontuzjom, a teraz okazuje się, że ma uraz biodra. To mi się nie zgadza. Czy takim zachowaniem Cristiano Ronaldo daje znać, że w klubie jest coś nie tak? Czy może wypadła mu bardzo pilna sprawa osobista? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Czesław Michniewicz ogłosił listę zagranicznych powołań na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Na chwilę obecną wciąż nie wiadomo, co wydarzy się 24 marca. Pierwotnie miał to być dzień rywalizacji barażowej z Rosją. Na oficjalnej stronie FIFA przy meczu Rosja-Polska widnieje komunikat postponed, czyli przełożony. Według nieoficjalnych informacji federacja chce przełożyć baraże na czerwiec, co jest wręcz skandalicznym pomysłem. Wróćmy do powołań. W kadrze Michniewicza znalazło się miejsce dla nowych piłkarzy takich jak Szymon Żurkowski czy Konrad Michalak. Do reprezentacji po dłuższej przerwie wrócił Marcin Kamiński. Na liście powołanych widać brak piłkarza Leeds United Mateusza Klicha. Selekcjoner w rozmowie z portalem Interia.pl wytłumaczył, dlaczego pomocnik nie został powołany. Z prostej przyczyny, pauza za żółte kartki. Rozmawiałem z Mateuszem wczoraj. Gdybyśmy mieli dwa mecze, to byłby powołany. Najpewniej rozegramy tylko jeden, więc szkoda go wyrywać z klubu, tym bardziej, że od niedawna ma nowego trenera. Rozmawiałem z nim. On zdaje sobie z tego sprawę. Michniewicz wytłumaczył się również z powołania dla Konrada Michalaka. To alternatywny skrzydłowy. Wobec kontuzji Jóźwiaka pozostają nam Płacheta i Frankowski, bo Grosicki jest chory. I to wszyscy skrzydłowi. Michalak gra w drugiej drużynie tureckiej Super League. Ma szansę na występy w Lidze Mistrzów. Postanowiłem dać mu szansę. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy temacie naszego meczu barażowego z Rosją. W związku z obecną sytuacją panującą na wschodzie Europy, FIFA oraz UEFA postanowiły wykluczyć rosyjskie kluby oraz reprezentacje z międzynarodowych rozgrywek. Tak jak wcześniej wspomniałem, FIFA rozważa przełożenie baraży na czerwiec. Aktywnie postanowili zadziałać sami Rosjanie, którzy odwołali się od decyzji zawieszenia do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu. Zborna oprócz przywrócenia do rozgrywek żąda dodatkowego odszkodowania. Wniosek ma zostać rozpatrzony w trybie przyspieszonym. Bez względu na wynik odwołania, walkoveru dla Polaków nie chcą Szwedzi. Według sekretarza tamtejszej federacji Håkana Hestrana takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe. Wyznaczenie nowej drużyny, która w półfinale zagrałaby z Polską, byłoby najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem.
Bezpośredni awans Polski do finału 29 marca byłby niesprawiedliwy. Nasz mecz, czyli Szwecji i Czech oraz finał dzieli tylko 5 dni, więc w grę wchodzi zmęczenie, kontuzje, a także możliwe czerwone kartki, więc w taki sposób szanse byłyby nierówne. Jakiekolwiek decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych dni. W końcu do terminu meczu z Rosją pozostało mało czasu. W końcu zapadła decyzja FIFA, na którą czekało bardzo wielu piłkarzy grających w Rosji i Ukrainie. W związku z sytuacją na wschodzie Europy rozgrywki w Ukrainie zostały zawieszone. W takim wypadku duży problem miał m.in. Tomasz Kędziora, który nie mógł trenować w Dynamie Kijów. Obecnie reprezentant Polski trenuje z Lechem Poznań za zgodą ukraińskiego klubu. Teraz okazuje się, że obrońca będzie mógł podpisać kontrakt z kolejorzem do końca sezonu. FIFA podjęła decyzję, według której kontrakty wszystkich zawodników występujących w Ukrainie zostały zawieszone do 30 czerwca tego roku. Została podjęta również decyzja w sprawie rosyjskich klubów. Tutaj FIFA dała czas do 10 marca, aby zagraniczni piłkarze osiągnęli porozumienie z pracodawcą. Jeżeli do tego nie dojdzie, zawodnik będzie mógł zawiesić umowę do 30 czerwca i podpisać kontrakt z innym klubem. Na taki ruch czas jest maksymalnie do 7 kwietnia. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić ruchy kadrowe ze wschodu, najprawdopodobniej na zachód. Zobaczymy, czy wykorzystają to polskie kluby. Dość sensacyjne informacje docierają do nas z Holandii, gdzie spodziewa się wielkiego powrotu Przemysława Tytonia. Polski bramkarz jakiś czas temu rozstał się z amerykańskim FC Cincinnati. Jak donosi The Telegraph, usługami 35-latka zainteresowany jest Ajax Amsterdam. Sytuacja z bramkarzami jest bardzo słaba, aż trzech jest kontuzjowanych. Martin Stekelenburg, Remco Pasfir i Jaya Horter. W związku z tym pierwszy golkiper Andre Onana nie ma doświadczonego zmiennika. W kadrze Ajaxu obecny jest jedynie 17-letni Charlie Setford. Kilka godzin po podaniu newsa przez The Telegraph informacja została potwierdzona przez sam Ajax Amsterdam. Były reprezentant Polski podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Przed nami rewanżowa seria spotkań 1/8 finału Champions League. Przed bardzo trudnym zadaniem stanie Inter Mediolan, który na Anfield Road będzie próbował odrobić dwubramkową stratę. Jurgen Klopp będzie musiał sobie poradzić bez Thiago Alcantary, Roberto Firmino i Joela Matipa. Trenera Inzagiego z pewnością cieszy skuteczność Martineza i Dzeko, którzy w minionej kolejce Serie A łącznie zdobyli 5 bramek przeciwko Salernitanie. Z tak zwanym nożem na gardle wystąpi dziś Bayern Monachium, który będzie podejmował austriacki Salzburg. Do bramki Bawarczyków w końcu ma wrócić Manuel Neuer, którego powrót zadeklarował Nagelsmann. Jeśli z dnia na dzień z jego kolanem nie stanie się nic złego, to zagra. Wszyscy wiedzą, jak ważną postacią jest dla zespołu. Ale nie zapominajmy, że Sven Ulreich spisał się dobrze i rozumie zmianę, której dokonujemy. W rywalizacji z Salzburgiem na pewno nie wystąpią Davies, Goretzka i Tolisso. Przed Bayernem pierwszy bardzo poważny test w tym sezonie. Kartka z kalendarza. 8 marca 1990 roku w Mutriku urodził się Asier Iarramendi, obecnie piłkarz Realu Sociedad. Tego samego dnia 1991 roku w Bratysławie na świat przyszedł Robert Mack, reprezentant Słowacji oraz zawodnik Ferencvaroszu. 8 marca 1994 roku w Berlinie urodził się Martin Kobylański, były młodzieżowy reprezentant Polski, a obecnie napastnik niemieckiego Eintracht Braunschweig. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6 rano. Do zobaczenia!